W ostatnich latach jednym z ważniejszych kierunków badań w ogrodnictwie jest poszukiwanie nowych gatunków roślin poszerzających asortyment owoców i warzyw. Mają posiadać one walory prozdrowotne, dietetyczne, ale również spełniać warunki glebowo-klimatyczne Polski. Mało znane, drobnoowocowe krzewy wzbudzają zainteresowanie plantatorów. Ich uprawa może stanowić produkcję towarową takich owoców. I tak w sadach pojawiają się zupełnie nowe gatunki, takie jak świdośliwa czy pigwowiec, albo gatunki dzikie, zapomniane, które doczekały się plennych odmian, na przykład rokitnik albo dereń. Plantacji rokitnika czy derenia nie ma jeszcze wiele w Polsce, ale z roku na rok zainteresowanie nimi rośnie. My wybraliśmy się w okolice Grójca, które oczywiście słyną z sadów pełnych jabłoni. Jednak nasz sadownik kilka lat temu postawił na zupełnie inny gatunek. W założeniu plantacji pomógł mu doktor habilitowany Piotr Latocha ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. To właśnie doktor Latocha od lat prowadzi badania nad tym małym owocem o jakże dużych właściwościach prozdrowotnych. Ta przygoda trwa już 20 lat i początkowo to było tak, że ja interesowałem się samą rośliną jako taką. Pierwszym krokiem było oczywiście zbieranie różnych możliwych dostępnych odmian, które były w różnych miejscach na świecie do osiągnięcia. I przez jakiś czas taką kolekcję tworzyłem. Zacząłem obserwować tą roślinę. Traktowałem ją jako roślinę od początku, jako roślinę owocową, chociaż dość powszechnie wśród naszego społeczeństwa ta roślina była znana przede wszystkim jako roślina ozdobna. W pewnym momencie tej mojej przygody pojawił się pomysł, dlaczego nie można by tego uprawiać komercyjnie na plantacjach, a owoce sprzedawać. W końcu nie każdy ma swój ogród, nie każdy może to uprawiać. Tym bardziej, że prace, które sukcesywnie prowadziłem, udowadniały coraz bardziej, że rzeczywiście ten owoc ma bardzo bogaty skład chemiczny. Tam jest ponad 20 związków aktywnych biologicznie, które się uważa za takie, które mają prozdrowotne działanie. No oczywiście pewne znamy, witaminę C, tu jest bardzo dużo witaminy C, są związki fenolowe, które są przeciwutleniaczami, których w tej chwili potrzebujemy, prawda? Jest też luteina, czyli karotenoidy. W międzyczasie prowadziłem też taką hodowlę własną, czyli chciałem wyselekcjonować odmiany, które no, byłyby nasze, polskie, prawda? Które być może byłyby lepiej dopasowane do klimatu naszego. Być może posiadałyby wygląd owoców taki, który bardziej by przypadał konsumentom. Po 5 latach badań w Coboru udało się zarejestrować tą odmianę o nazwie Bingo i też próbujemy ją przy okazji promocji uprawy w ogóle tej rośliny też promować jako własną polską. Ta roślina to Actinidia ostrolistna, a jej owoce w Polsce nazywane są mini kiwi. Poza Bingo, najczęściej w Polsce uprawia się takie odmiany jak Veiki, Genewa oraz Jumbo. W pewnym momencie tej mojej przygody zapukał do mnie sadownik z okolic Grójca, który po dość długiej rozmowie, był razem z żoną, zdecydował się spróbować uprawiać tą roślinę, chociaż no, nie było doświadczeń takich z uprawą tej rośliny dość powszechnym u nas. W związku z tym no, było to obarczone pewnym ryzykiem. Mam tutaj 3 hektary, rosły gruszki, ale opłacalność, tak jak jabłek, spada. I pojawił się pomysł na nową uprawę. Wybór padł na mini kiwi po spotkaniu z panem doktorem Latochą. Rozeznaniem rynku zdecydowaliśmy się z żoną, że będziemy uprawiać mini kiwi. No, jak widać, udało nam się zrealizować nasze zamierzenia. Plantacja rośnie, choć nie bez kłopotu. Actinidia ostrolistna jest rośliną, która dobrze radzi sobie z niskimi temperaturami zimą. Może nie wszystkie odmiany jednakowo, ale większość z tych, które polecane są do uprawy towarowej, bez większego uszczerbku wytrzymuje mrozy do minus 25, nawet 30 stopni. Jest rośliną klimatu kontynentalnego, przez co bardzo szybko zaczyna rozwój wiosną. Pierwsze pędy potrafi ruszyć z wegetacją już na początku kwietnia. W naszym klimacie jest to problem, ponieważ w kwietniu oraz w maju często występują spadki temperatur poniżej zera. Nawet lekkie przymrozki do minus 3 stopni w tym okresie mogą spowodować przemarznięcie takich młodych, wybijających pędów.
Wydawałoby się, że aktinidia jest taką rośliną, która może rosnąć wszędzie, ale tak nie jest. Jeżeli chodzi o siedlisko pod plantację, no to przede wszystkim gleba musi być dobrej jakości, czyli to musi być żyzna gleba, lekko kwaśna, najlepiej bogata w próchnicę. Stanowisko najlepiej, żeby było wolne od późnowiosennych przymrozków, ale sadownicy wiedzą, że są miejsca, które są bardziej na to podatne, jakieś zagłębienia, czy mniej podatne, jakieś takie miejsca lekko wyniesione ponad teren, gdzie zimne powietrze spływa w niższe partie i tam takie miejsca są optymalne do uprawy aktinidii. Jakaś osłona od silnych wiatrów letnich, bliskość lasu bardzo dobrze wpływa, czy może jakiś szpaler drzew. Jeśli takiego nie ma, a teren jest wietrzny, warto pomyśleć o tym, żeby posadzić rośliny, które taką barierę utworzą. Rośliny uprawia się w rzędach, sadząc je przy podporach. To są pnącza, więc one podporę muszą mieć. Te podpory mają kształt litery T. Wszystko to musi solidną mieć konstrukcję, dlatego że pnącza w pełni owocujące no, bardzo dużo ważą. Tu możemy z tych najlepszych odmian uzyskać około 30-40 kg z jednego krzewu. Rośliny sadzimy w rzędzie co 4 metry przy silnie rosnących odmianach, przy tych słabiej rosnących odmianach 2,5-3 metry. Przy zakładaniu plantacji należy pamiętać, że aktinidia jest rośliną dwupienną. Oznacza to, że na jednej roślinie znajdują się kwiaty jednego rodzaju, na przykład męskie. Aby uzyskać owoce, musimy posadzić rośliny o kwiatach męskich oraz o kwiatach żeńskich. Na ogół stosuje się przelicznik jedna roślina męska na 6 do 8 roślin żeńskich. Rośliny męskie powinny być rozmieszczone możliwie równomiernie między żeńskimi oraz kwitnąć w podobnym czasie. Rośliny trzeba przez pierwsze 3 lata umiejętnie wyprowadzać, czyli prowadzić tą konstrukcję krzewów docelową, a później w kolejnych latach to cięcie już jest tylko i wyłącznie utrzymujące roślinę w dobrej formie, takiej, żebyśmy mogli co roku uzyskiwać owoce dobrej jakości. Cięcie przede wszystkim jest prowadzone w okresie zimowym. Letnie cięcie, które jest przede wszystkim ważne w momencie kwitnienia, prawda? Tak, żeby roślinę zmusić do tego, żeby raczej energię kierowała najpierw w kwiaty, a potem w owoce, niż we wzrost wegetatywny. Przy zakładaniu plantacji ważne jest też zaopatrzenie się w sadzonki dobrej jakości. Powstaje bardzo dużo szkółek albo szkółki wprowadzają do asortymentu również aktinidię, ale problem polega na tym, że podstawą jest pewne źródło odmianowe, czyli ci kółkarze, którzy zaczynają uprawiać, oni często kupują w innej szkółce rośliny, tworzą z tego matecznik i je mnożą. W przypadku aktinidii, jeżeli byśmy postawili rośliny różnych odmian obok siebie w pojemnikach i zdjęli etykiety, to mało kto jest w stanie odróżnić odmiany. I niestety zdarza się, co też i naszym plantatorom się zdarzało, że kupowali materiał roślinny w szkółce, a kupuje się dość dużo, bo to w granicach 700-800 roślin na hektar trzeba posadzić. No i niestety po kilku latach się okazuje, że to jest nie to, co miało być. Aktinidia jest wolna od chorób i szkodników, a więc doskonale nadaje się do uprawy, zwłaszcza ekologicznej. Nie wymaga stosowania środków ochrony roślin, natomiast należy skutecznie walczyć z chwastami. Ale jak mówi plantator, w każdej uprawie pojawiają się pewne problemy. Na chwilę obecną wydaje się, że opłacalność jest dość dobra. Natomiast są kłopoty ze zbytem. Okazało się w zeszłym roku, że nie udało mi się wszystkich owoców sprzedać, nawet pierwszego wyboru, nie mówiąc już o drugim, gdzie bardzo ciężko jest zainteresować przetwórców. Mimo że owoc jest doskonały na dżemy, na soki, jako mieszanka, nie wiem, nadaje się też do suszenia. Ciężko jakiś zakład produkcyjny zainteresować drugim gatunkiem. Niestety drugi gatunek przy aktinidii występuje. Są to wszystkie otarcia, od wiatru, skorkowacenia. W zależności od odmiany to może nawet dochodzi do 300%. W tej chwili zawiązaliśmy stowarzyszenie. Będzie miało na celu głównie promowanie owoców. Staramy się wszędzie, gdzie możemy, ten owoc reklamować. Owoc jest smaczny. Owoc jest smaczny, tylko też jest trudny w podaniu dla konsumenta. Konsument kupuje owoc niedojrzały. Musi go u siebie w domu dojrzewać. Zazwyczaj każdy, jak kupuje ładne owoce, chciałby otworzyć pudełeczko i od razu jeść. No tu się niestety tak nie da. Musimy sprzedawać w stanie dojrzałości zbiorczej. Troszeczkę możemy dojrzeć, jest to owoc klimakteryczny, możemy to robić, ale też
wymaga dużo rozwagi od handlowców, którzy to przygotowują do konsumpcji. Plantacja jest w tym wieku już i w tym momencie wzrostu, że gdyby nie było jakichś kataklizmów, mam na myśli mrozy, przymrozki, no to wszystko w zasadzie wygląda tak, jak wyglądać powinno. Udało mi się w miarę opracować sposób nawożenia. No w tym momencie jestem zadowolony z tego, co mam. Plantacja pana Jacka Kostrzewy to przykład dobrej współpracy nauki z praktyką. SGGW w konsorcjum z gospodarstwem pana Jacka od 2015 roku realizuje grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, mającego na celu stworzenie technologii uprawy towarowej aktinidii ostrolistnej w warunkach Polski centralnej. To pionierskie badania w skali kraju, które mają nauczyć innych plantatorów, w jaki sposób założyć takie plantacje. A jest ich już w Polsce przynajmniej 30. Badania nad nowymi gatunkami oraz współpraca naukowców z rolnikami przy wdrażaniu innowacji mogą w przyszłości zaowocować powstaniem gospodarstw sadowniczych wyspecjalizowanych w nowych odmianach oraz stać się alternatywą dla coraz mniej opłacalnej produkcji jabłek.